Witam Państwa serdecznie, witam Państwa radnych, witam pracowników urzędu i przybyłych gości. Otwieram drugą sesję Rady Gminy Buszakowice. W związku z niedłużeniem ślubowania na ostatniej sesji przez Panią Mirosławę Urbaniak proponuję, abyśmy teraz dokonali tej ceremonii. W związku z tym proszę o postawienie Państwa. Wierny Konstytucji i Prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Ślubuję z takim dokumentem. Dziękuję pięknie. Oświadczam, że uzyska Pani Radna Radnego na podpisie uroczystą zaświadczenie. Informuję, że na ogólny stan 15 radnych w tej chwili mamy już 15 radnych, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał. Proponuję następujący porządek obrad. Punkt pierwszy. Informacja wójta o pracy w okresie międzysesyjnym. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 3. Informacja o pracy Komisji Rady Gminy. 4. Interpelacja radnych. 5. Uchwalenie budżetu gminy na 2015 rok. 6. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2023. 7. Zmiany budżetu gminy na 2014 rok. 8. Uchwalenie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do 2020 roku. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie dzierżawy nieruchomości we Buszakowicach w Krzycku Wielkim. 10. Podjęcie uchwały w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie w drodze zamiany. 12. Uzupełnienie składu komisji. 13. Sprawy bieżące. 14. Wolne głosy i wnioski. 15. Zakończenie. Kto z Państwa jest za przyjęciem takiego porządku obrad? Proszę podnieść rękę. Ktoś z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję pięknie. Informacja wójta o pracy w okresie międzysesyjnym. Poproszę Panią Sekretarz. Pani Przewodnicząca, Szanowni Radni. Informacja wójta gminy o pracy w okresie międzysesyjnym. Uchwała z pierwszej sesji Rady Gminy Buszakowice z dnia 1 grudnia 2014 roku zostaje przekazana organom nadzoru, to jest Wojewodzie Wielkopolskiemu, Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Prokuratorowi Rejonowemu. Wojewoda Wielkopolski i Regionalna Izba Obrachunkowa na badanie roszczeń nadzorczych ma 30-dniowy termin liczony od daty otrzymania uchwał. Termin powyższy nie minął. Do dnia dzisiejszego roszczeń nadzorczych nie wydano. Radny Zbysław Drużyński wnioskował o badanie wysokości zadłużenia gminy i kosztów obsługi zadłużenia. Kwota długu na koniec 2014 roku planowana 7 692 242 zł. Chciałam poinformować w tym miejscu, że w budżecie na rok 2014 rok to była kwota planowana. Planowano, że możliwe, że będzie potrzeba zaciągnięcia kredytu w wysokości 1,5 miliona złotych. Ten kredyt nie został zaciągnięty, bo nie było takiej potrzeby i faktyczna kwota długu na koniec 2014 roku to 6 192 242 zł. Obsługa długu też planowana była na 280 tysięcy, a w związku z tym, że to zadłużenie było mniejsze, to faktyczna obsługa długu była 241 579 zł. Jeszcze chciałam Państwu przeczytać taką informację. Krzysztof Benedykt Piwoński, starosta Leszczyński 2006-2014. Nie skarby są przyjaciółmi, ale przyjaciół skarby. O wartości człowieka świadczy lista jego przyjaciół. Stanisław Wadzgóra, wójt gminy Buszakowice. Szanowny Panie, z dniem 1 grudnia 2014 roku zakończyłem termin funkcji starosty Leszczyńskiego. Pragnę serdecznie podziękować za naszą długoletnią i owocną współpracę przez całą moją kadencję. Dziękuję za zrozumienie dla potrzeb, możliwości, a czasem niestety słabości i ograniczeń naszego samorządu. Cieszę się, że przez cały czas mojej 8-letniej służby
na rzecz mieszkańców powiatu wyszyńskiego dane byłoby współpracować wyłącznie z wybitnymi specjalistami i profesjonalistami. Jestem niezmiernie wdzięczny za wsparcie i przekazaną wiedzę. Współpraca z Panem była dla mnie zaszczytem i nauką. Zapewniam, że na długo pozostanie ona w mojej pamięci. Pozostawiam powiat leszczyński w poczuciu dobrze wypełnionej misji i w rękach godnego następcy, wierząc, że dobra i życzliwa atmosfera wzajemnych kontaktów będzie kontynuowana. Gorąco dziękuję za okazaną pomoc, życzliwość i wyrozumiałość. Życzę zdrowia i dalszych sukcesów w karierze zawodowej oraz w życiu osobistym. Z poważaniem, Krzysztof Benedykt Piwoński. Ja chciałam Państwu jeszcze przekazać taką informację, że zdarzyło się coś takiego, że pan ex-gminny starosta, pan Piwoński złożył naszemu wójtowi ofertę pracy. Po prostu prosił o możliwość zatrudnienia na stanowisku kierownika biura do spraw budownictwa i nieruchomości, to znaczy na to stanowisko, które określił Robert Kasterczak. No niestety to stanowisko już jest zajęte, bo jak Państwo wiedzą, zostało powierzone panu Mateuszowi Rodzińskiemu, który też już jest wieloletnim pracownikiem tego biura i który mamy nadzieję, że w zupełności potrafi zastąpić Roberta Kasterczaka. Także no niestety nie będzie możliwości przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, bo takiego stanowiska po prostu nie ma. No i tym samym starosta niestety nie będzie mógł złożyć swoje oferty, żeby pracować, ale ustnie taką ofertę złożył. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Czy mają Państwo jakieś pytania odnośnie tych informacji? Wszystko jasne. W takim razie kolejny punkt, protokół poprzedniej sesji. Pani radna przeczytała nie wszyscy, bo później był niezwykle sporządzony, ale wiadomo, święta i wybory i inne rzeczy. Pozwolę sobie usiąść na ten moment, dobrze? Aha, i od razu zaszczekam, że na mnie ominę na przykład treści roku przyjmowania, bo to wszyscy na pamięć już znamy, mogę? Pan są opisane protokolem. Protokół nr 1 2014 sesji Rady Gminy od 1 grudnia 2014 w sali widowiskowej w Orzechowicach w godzinach 13:14:40. Otwarcia pierwszej sesji Rady Gminy w Orzechowicach kadencji 2014-18 dokonała Jelena Przewrót, najstarszej jednej radnej na sesji, która poinformowała, że sesja została powołana przez komisarza wyborczego weszła zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, to jest w ciągu 7 dni po ogłoszeniu przez Państwową Komisję Wyborczą zbiorczych wyników wyborów do Rad Gmin na obszarze całego kraju. Obwieszczenie PKW zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. Również 24 listopada 2014 w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1642 zostało opublikowane obwieszczenie PKW o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast na obszarze kraju. Pozwolę sobie przerwać, bo miałam informacje, bo nie Państwu udzielić. Na pewno nie wszyscy wiedzą, jesteśmy nagrywani online. To znaczy lecimy w eter. Następnie prowadząca obrady powitała wszystkich zebranych na sesji Państwa Radnych, Pana Wójta, Panie i Panów Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy, Sołtysów i Publiczność. Ślubowanie Radnych. Przystąpiono do ceremonii ślubowania Radnych. Prowadząca sesję Irena Przeszkód zaproponowała, aby ślubowanie odbywało się w następujący sposób. Pierwsze zostanie odczytana rota ślubowania, następnie Radny Paweł Marcinek odczyta z listy kolejne imiona i nazwisko Radnych, którzy wypowiedzą według swojego wyboru. Słowo ślubują lub zwrot ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Po odczytaniu roty ślubowania i złożeniu ślubowania przez radnych, prowadząca obrady stwierdziła, że radni, którzy złożyli ślubowanie, objęli mandat radnego gminy Orzechowice. W przypadku gminy Orzechowice ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. Prowadząca stwierdziła, że w sesji uczestniczy 14, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał. Nieobecna usprawiedliwiona Mirosława Ufania, ślubowanie złoży na najbliższej sesji. Ślubowanie wójta. Następnie prowadząca obrady Jelena Przewrót poprosiła pana Stanisława Waligurę o złożenie ślubowania, który złożył wobec Rady Gminy ślubowanie następującej treści. O ślubowaniu prowadząca sesję stwierdziła, że pan Stanisław Waligura objął obowiązki wójta gminy Orzechowice. Wybór przewodniczącego Rady Gminy Orzechowice. Prowadząca poinformowała, że zgodnie z artykułem 19 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym Rada Gminy wybiera ze swojego grona przewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej ustawowego składu rady w głosowaniu połowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym. W związku z tym przystąpiono do wyboru komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania. Do komisji skrutacyjnej zgłoszono następujących radnych: Paweł Marcinek,
pracownika z opiekuńczynią Hannę Michalską. Wyraziła jej zgodę na wybór, a Rada Gminy przy dwóch głosach wstrzymujących się od głosowania zaakceptowała jej skład. Następnie przystąpiono do zgłaszania kandydatów na przewodniczącego Rady. Radna Zofia Szczelińska zaproponowała kandydaturę Pierre Wyszeńczu, a Radna Daniela Koloszyk, popierając wyżej wymienioną kandydaturę, uzasadniła zgłoszoną propozycję. Radna Jelena Przezgór wyraziła zgodę na kandydowanie. Innych propozycji nie zgłoszono. W związku z tym prowadząca obrady zamknęła listę kandydatów na przewodniczącego Rady Gminy Włoszakowice. W związku z koniecznością przygotowania kart do głosowania przez Komisję Skrutacyjną prowadząca zarządziła przerwę 5 do 15 minut w zależności od czasu niezbędnego Komisji Skrutacyjnej na przygotowanie kart. Jednocześnie poinformowała, że radni mogą w czasie przerwy zapoznawać się z protokołem poprzedniej sesji, gdyż podlegą przyjęciu zgodnie ze statutem na następnej sesji. Po przerwie Komisja Skrutacyjna przedstawiła sposób głosowania polegający na postawieniu znaczków pracy za, przeciw lub wstrzymuje się przy nazwisku kandydata. Za nieważny uznaje się głos, w którym znalazł postawiono więcej niż w jednej kratce lub w żadnej zmienionej kratek. Rada w przedstawiony sposób przyjęła jednogłośnie. Komisja rozdała karty do głosowania, a po przeprowadzonym przez radnych głosowaniu komisja dokonała przeliczenia głosów. Wyniki przedstawił przewodniczący komisji Paweł Marcinek. Radna Przekłyn otrzymała bezwzględną większość głosów, 12 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się przy 14 głosujących i została wybraną przewodniczącą Rady Gminy Włoszakowice. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do uchwały o wyborze przewodniczącego Rady Gminy Włoszakowice. Rada Gminy podjęła uchwałę nr 1 jak załącznik do niniejszego protokołu. Przewodnicząca podziękowała za wybór, przedstawiła proponowany porządek obrad pierwszej sesji, składając wniosek o włączenie do obrad informacji wójta o stanie gminy. Z taką zmianą porządek przedstawia się następująco. Radny Zbyszek Kuczyński zgłosił projekt wniosek o usunięcie z porządku obrad punktu dotyczącego zmiany budżetu na 2014 rok. Projekt uchwały radni otrzymali na sesji. Jest to zaobszerny materiał, a można pośrednim zapoznać na sesji. Wniosek radnego został poddany pod głosowanie. Za usunięciem w porządku obrad punktu zmiany budżetu na 2014 rok głosowało dwóch radnych. Wniosek niniejszy nie został przyjęty. Następnie przewodnicząca poddała pod głosowanie wcześniej przedstawiony porządek wraz z informacją wójta o stanie gminy. Porządek został przyjęty przy dwóch głosach przeciwnych. Punkt czwarty. Wybór wiceprzewodniczącego Rady Gminy Włoszakowice. Przewodnicząca poinformowała, że wybór wiceprzewodniczącego Rady odbywa się na podobnych zasadach jak wybór przewodniczącego i należy dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej. Jednocześnie zaproponowała, aby skład był taki jak w poprzednim głosowaniu. Uwag nie było. Radni Paweł Marcinek, Zofia Szczelińska, Hanna Michalska wyrazili zgodę na wybór do komisji, a Rada Gminy przy dwóch głosach wstrzymujących się od głosowania zaakceptowała jej skład. Następnie przystąpiono do zgłaszania kandydatów na wiceprzewodniczącego Rady. Radny Leszek Jakowicz zaproponował kandydaturę Anieli Koloszyk. Zgłoszona wyraziła zgodę na kandydowanie. Innych propozycji nie zgłoszono. W związku z tym przewodnicząca zamknęła listę kandydatów i komisja przygotowała karty do głosowania. Przewodnicząca zarządziła zmieniającą przerwę w tym celu. Po przerwie komisja skrutacyjna przedstawia sposób głosowania polegając na dostawieniu znaków z pracy za, przeciw lub wstrzymuje się przy nazwisku kandydata. Za nieważ uznaje się głos, który znalazł postawiono więcej niż jednej kratce lub żadnej zmienionej. Rada Gminy przedstawiając sposób głosowania przyjęła jednogłośnie. Komisja skrutacyjna rozdała karty do głosowania, a po przeprowadzonym przez radne głosowanie dokonała przeliczenia głosów. Wyniki przedstawił przewodniczący Paweł Marcinek. Radna Nina Połamoroszyk otrzymała bezwzględną większość głosów, 13 za, 1 głos przeciw, przy 14 głosujących. Została wybrana wiceprzewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Punkt 5. Powołanie Komisji Rewizyjnej. Przewodnicząca poinformowała, że Komisja Rewizyjna jest komisją, której powołanie jest obligatoryjne wynikające z ustawy o samorządzie gminnym, wnosząc o zgłaszanie kandydatów do składu komisji. Ze swej strony zaproponowała powołanie radnej Hanny Michalskiej, Pawła Macinka i Kariusza Pawlaka. Hanna Michalska zaproponowała również kandydaturę Marka Wąsowika. Innych propozycji nie zgłoszono. Proponowane osoby wyrazili zgodę na kandydowanie w związku z tym, zgodnie ze statutem gminy skład komisji jest trzyosobowy, kandydatury zostały kolejno przygotowane. Kandydaci otrzymali następną ilość głosów. Hanna Michalska 12, Paweł Marcinek 12, Kariusz Pawlak 13, Marek Wąsowicz 8. Projekt uchwały w sprawie powołania konstytucyjnej przedstawiła przewodnicząca Rady. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada podjęła jednogłośnie uchwałę nr 1 przez 3, jak załączniku nr 3 do protokołu. Punkt 6. Wybór przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
przewodnicząca poinformowała, że zgodnie ze statutem przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada Gminy. W związku z powyższym poprosiła o zgłaszanie propozycji. Radna Andrea Poloszyk na funkcję tę zaproponowała Pawła Marcinka. Innych propozycji nie było. Zgłoszony radny wyraził zgodę na pełnienie funkcji przewodniczącego. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada podjęła się jednym głosie wstrzymującym uchwałę nr 1-4 jak załącznik. Akt 7. Powołanie stałych komisji Rady i ich składów osobowych. Przewodnicząca wyjaśniła, że Rada Gminy może powoływać do swojego organa stałe i doraźne komisje do określonych zadań stałych, przedmiot działania i skład osobowy. Po czym zaproponowała powołanie takich stałych komisji, jak funkcje odwoływały ubiegłe kadencje, a mianowicie Komisją Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia, obejmującym przedmiotem działania sprawy z zakresu funkcjonowania szkół, przedszkoli, kultury, sportu, rekreacji, turystyki i zdrowia oraz Komisją Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, obejmującą przedmiotem działania sprawy z zakresu ochrony środowiska, gospodarki odpadami komunalnymi, kanalizacji, wodociągów, utrzymania i budowy dróg, rolnictwa, gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego. Ponadto złożyła wniosek o powołanie w skład komisji następujących radnych: Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia. Pani Rabałczyk, Zofia Szczymińska, Leszek Jagodzik, Krzysztof Kasperski, Marzena Radajczak i Marek Mązowicz. Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Zenon Polow, Dorota Landner, Irena Arkowska, Zbysław Drożdyński. Innego wniosku nie było. Proponowanie Rady wyraził zgodę na powołanie do wyżej wymienionej komisji. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 1-5. Ponadto przewodnicząca poinformowała, że komisje wybierają przewodniczących na swoich pierwszych posiedzeniach. Punkt 8. Sprawa wiek radnych gminy Włoszakowice i wynagrodzenia gminy gminy Włoszakowice. Przewodnicząca przedstawiła obowiązującą od 2010 uchwałę w sprawie zasad i wysokości wiek dla radnych, proponując pozostawienie na jego dotychczasowej wysokości. Radny Zbyszek Drożdyński zaproponował obniżenie zarówno wiek radnych, jak i wynagrodzenia wójta 20%, motywując to zadłużenie gminy. Radna Aniela Poloszyk wnioskowała o pozostawienie wiek radnych bez zmian. Przewodnicząca przyjęła wnioski i poddała pod głosowanie propozycji. Kto jest za utrzymaniem wiek wysokości, a dotychczas obowiązujących? Wniosek został przyjęty w dwóch głosach wstrzymujących się, jednym głosie przeciwnym. Dieta radnych ustalona została do dotychczasowej wysokości. Sposób ustalania wynagrodzenia wójta wyjaśniła sekretarz gminy Monika Klemenska, proponując wynagrodzenie wysokości, jak to pracowało do dotychczas, to 11 710. Radny Zbysław Drożdyński wnioskował o zmniejszenie wynagrodzenia o 20%. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy podjęła przy dwóch głosach przeciwnych uchwałę nr 1-6. Wynagrodzenie wójta zostało przyjęte dotychczas obowiązującej wysokości. Punkt 9. Podjęcie uchwał w sprawach nabycia nieruchomości porządku w Boszkowie Letnińskim Okręgu Górniki. Wyjaśnienie dotyczących nabywanych dróg w Boszkowie Letnińskim kosztów związanych z nabyciem przedstawił pracownik urzędu Mateusz Grożyński. Informuję, że działki będące przedmiotem nabycia stanowią ulicę Morlową w Boszkowie Letnińskim. Docelowo stanowić będą połączenie ulicy Starkowskiej w Boszkowie Letnińskim z ulicą wakacyjną w Starkowie. Zatem zasadnym jest nabycie tej części nieruchomości przed gminą Boszakowice z przeznaczeniem podrogowym. Nabycie wyżej wymienionej dróg jest kontynuacją wcześniej przeprowadzonych wykupów w celu umożliwienia obejścia jeziora. Uwag nie było. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę nr 1-7, jak w załączniku nr 7 do protokołu. Nabycie nieruchomości położonych w Krzysztof Wielki. Radni przyjęli wyjaśnienia pracownika Urzędu Mateusza Brodzińskiego w sprawie nabycia działek stanowiących drogę dojazdową do nieruchomości zabudowanych przy ulicy Adamowa w Krzysztof Wielki. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę nr 1-8, jak załącznik nr 8 do protokołu. Punkt 10. Zmiana budżetu na 2014 rok. Radna Gminy Maria Rolka wyjaśniła, że zgodnie z informacją przekazaną radnym wraz z materiałem sesyjnym, zmiana budżetu dotyczy zwiększenia środków o 65 tysięcy złotych dla zespołu szkół w Jeżycach Kościelnych w celu umożliwienia funkcjonowania placówki do końca grudnia 2014. Zwiększenie środków na dopłatę do ścieków o 51 030 zł. Dopłata w wysokości 1,50 zł do każdego metra sześciennego ścieków komunalnych odprowadzanych przez gospodarstwa domowe ustalone przez Radę Gminy. Zrzucono więcej ścieków niż planowano. Zwiększenie środków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z gminy w Włoszakowicach przedszkola na terenie gminy o 1600 zł. Budowa uchwały w sprawie budżetu gminy wymaga, aby te zmiany wprowadzić w różnych załącznikach, które w rezultacie składają się na dokument, jaki przekazano radnym przed sesją. Innych zmian nie wprowadzono. Ponadto skarbnik wyjaśniła, że proponowane zwiększenia zostaną sfinansowane oszczędnościami z innych niewykonanych zadań, co jest konieczne dla zrównoważenia budżetu. Do przedstawionego projektu uchwały radni uwag nie wnieśli. W wyniku przeprowadzonego
przeprowadzonego głosowania Rada Gminy podjęła przy jednym głosie wstrzymującym uchwałę nr 1 przez 9. Jak tam przyjdzie, nie będziemy do protokołu. Punkt 11. Informacja wójta o stanie gminy. Wójt przedstawił informację na temat stanu gminy. Informacja przyjęta. Informacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu. Ponadto przewodnicząca wróciła do sprawy przyjęcia protokołu w 39 sesji. W związku z brakiem uwag do treści protokołu, protokół przyjęto. 12. Wolne głosy i wnioski. Radny Zbyszek Drożdżyński wnioskował o przestrzeganie statutu gminy, w szczególności paragrafu 24 punkt 7, który stanowi, że zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad winno być podawane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. W innych gminach to jest publikowane sołectwa. Przewodnicząca wyjaśniła, że nie doczytał Rady dokładnie statutu, gdyż w paragrafie 114 ust. 1 i 2 ustalono, że sposobem zwyczajowo przyjętym w gminie można korzystać z ogłaszania na tablicy ogłoszeń urzędu gminy i tam takie zawiadomienia się znajdują zgodnie z statutem. Ponadto jest informacja w Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto radny wnioskował o imienne głosowanie i podawanie, kto jak głosował, do informacji publicznej. Przewodnicząca Rady Gminy wyjaśniła, że są głosowania jawne i są głosowania imienne zgodnie z przepisami ustawy. Radny Zbyszek Drożdżyński wnioskował już o podanie wysokości zadłużenia gminy i kosztów jego obsługi. Punkt 13. Zakończenie wniosku. Czy pani porządku obrad, przewodnicząca zamknęła pierwszą sesję Rady Gminy Łoszakowice. Protokołowała Jarosława Polczyk. Czy są jakieś zastrzeżenia tego protokołu? Czy możemy przejść do przegłosowania? A zatem pytam, kto jest za przyjęciem protokołu z pierwszej sesji Rady Gminy? Proszę podnieść rękę. Kto się wstrzymał? Przeciw, proszę. Dziękuję. Informacje o pracy Komisji Rady Gminy. Tu poproszę panią Angelę Boloszki. Protokół z posiedzenia Komisji Rady Gminy Łoszakowice odbytego w dniu 12 grudnia 2014 roku. Posiedzenie uczestniczyli członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Angela Boloszek, Zofia Strzymińska, Marzenia Latajczak, Maria Kłonsowicz, Krzysztof Kasperski. Członkowie Komisji Rewizyjnej Paweł Marcinek, Hanna Michalska, przewodnicząca Rady Gminy Irena Rzeszburg, wójt Stanisław Anikula, skarbnik gminy Maria Rolka. Komisje przyjęły następujący porządek obrad. Wybór przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia, analiza materiału na sesję. Odnośnie punktu pierwszego. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia wybrała na przewodniczącego Komisji Anielę Boloszyk w głosowaniu jawnym przy jednym głosie wstrzymującym. Odnośnie punktu drugiego. Komisja zapoznała się z materiałem sesyjnym, który został przeanalizowany i omówiony. Pierwszy. Przez skarbnika gminy Maria Rolka w zakresie projektu budżetu na 2015 roku i projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2023 wraz z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej. Drugie. Przez prezesa Gminnego Zakładu Komunalnego spółka z OO Rafała Jakodzika w zakresie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do 2020 roku. Trzecie, przez podinspektora Mateusza Mrozińskiego w zakresie oddania w dzierżawę hali sportowej w Łoszakowicach i kompleksu boisk w Krzycku Wielkim, ustalenia bonifikaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zbycia nieruchomości gruntowej po Szkowie w drodze zamiany oraz zbycia nieruchomości po szkole Lipnisku. Komisja zaproponowała pierwsze, zastosować bonifikatę w wysokości 5% przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, tak jak było to uchwalane dotychczas. Drugie, odstąpić od podejmowanej na sesji uchwały w sprawie zbycia nieruchomości po szkole Lipnisku do czasu uzyskania dodatkowej informacji potwierdzających zasadność zbycia przedmiotowej nieruchomości. Trzecie, przedłożyć pozostały materiał sesyjny pod obrady sesji, przyjęty i zaakceptowany przez komisję. Podpisy Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Aniela Wonoszyk, Zofia Strzymińska, Marzena Latajczak, Marek Włosowicz, Krzysztof Kasperski i Komisja Rewizyjna. Podpisy Paweł Marcinek i Hanna Michalska. Dziękuję. Czy są pytania do komisji? Nie ma. W takim razie punkt czwarty, interpelacja rady. Kto z państwa chce złożyć interpelację? Słucham. Pan Zbyszek, słucham. Chodzi mi o oznakowanie ulicy Lańskiego w Górnym. To jest tak zwana
chodzi mi o znak zakazu zatrzymywania się, który obowiązuje prawie na całej ilości części zamieszkałej po prostu gminy. Po obydwu stronach jest nim, jeszcze od nich też odpowiedzi. Takie oznakowanie tej ulicy uniemożliwia mieszkańcom właściwie funkcjonowanie ich zgodne z prawem, bo każdy wyjazd i jazda po sesję często wiąże się z zatrzymaniem na jezdni. I to już jest właściwie łamanie prawa. Ktoś mi na to zwrócił uwagę i no i ma rację, nie? Rozmawiałem tutaj z lokalną policją, mówi, że oni się tego nie czepiają. Nie? Ale wiadomo, policjanci też bywają różni. Gdyby chcieli się po prostu tego doczepić, zrobią to i nawet gdy ktoś pójdzie do sądu, po prostu sprawa przegra i tyle. Nie? Tak samo sprawa dotyczy listonoszy i firm kurierskich. To jest ten sam temat. Nie? Też się zatrzymują, narażają się po prostu na mandat. I w związku z tym moja propozycja jest taka, żeby zmienić oznakowanie zakaz zatrzymywania się na zakaz postoju. Minuta chyba nikogo tutaj nie uratuje, a rozwiąże, że tak powiem, problem. Rozmawiałem z policją, tutaj lokalną, wyrażają zgodę. Oczywiście oni nie podejmują takiej decyzji, ale przyjęli to do wiadomości i w związku z tym tutaj moja interpelacja. To by było wszystko. Zostanie
przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych, paragraf 951, 60 tysięcy złotych oraz przychody zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, paragraf 952, 2 miliony złotych, a rozchody zaplanowane w kwocie 1 450 tysięcy spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, paragraf 992, co znajduje odzwierciedlenie w załącznikach 9 i 10. Postanowieniem paragrafu 9 projektu uchwały określono limit zobowiązań instytutu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3 450 tysięcy. W tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 miliony złotych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań instytutu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwotę 1 450 tysięcy złotych. Natomiast sąd orzekający wskazuje, iż w projekcie budżetu planuje się zaciągnąć zobowiązania z tytułu kredytu krótkoterminowego w kwocie 2 miliony złotych oraz długoterminowego w kwocie 2 miliony złotych. W związku z powyższym kwotę limitu zobowiązań należało wykazać w kwocie 4 miliony złotych, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu kwotę 2 miliony złotych, na sfinansowanie deficytu budżetu kwotę 610 tysięcy złotych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów kwotę 1 390 tysięcy złotych. Obecnie ocenie składu orzekającego projekt budżetu gminy po stronie dochodów obejmuje podstawowe źródła dochodów gminy. Z analizy przedłożonych materiałów wynika, że zaplanowane kwoty subwencji, w tym części wyrównawczej, równoważącej oświatowej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto wielkości ustalonych przez ministra finansów w piśmie ST/48/20/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku. Planowane z budżetu państwa dotacje celowe na realizację zadań ustawowo zleconych gminom oraz zadań własnych zostały ujęte prawidłowo tak po stronie dochodów, jak i kierunków ich przeznaczenia. W ramach planowanych wydatków zabezpieczono realizację zadań własnych gminy. Załącznika nr 1 dotyczącego dochodów budżetu gminy na 2015 rok wynika, iż gmina planuje wpływy z opłaty produktowej, paragraf 0400, w wysokości 10 tysięcy złotych w dziale 900, rozdział 920. Z dniem 1 stycznia 2014 weszła w życie ustawa z dnia 13 czerwca 2013 o gospodarce odpadami i odpadami opakowaniowymi, dziennik ustawy 2013 roku, pozycja 888. Na mocy artykułu 68 ustawy uchylony został artykuł 29 ustawy z dnia 11 maja 2001 o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie zagospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. Odnoszący się do opłaty produktowej, nowa regulacja nie przewiduje, aby środki z opłaty produktowej były przekazywane gminom. Z artykułu 73 ust. 2 wynika, że wpływy z opłat produktowych, o których mowa w ustawie zmienianej w artykule 68 za 2013 rok, przekazuje się zgodnie z dotychczasowymi przepisami. W dochodach budżetu gmin na 2014 rok planowane były dochody z tytułu opłaty produktowej za 2013. Był to zatem ostatni rok, w którym ta opłata była dochodem gminy. W projekcie budżetu w stronie dochodów zaplanowano dotacje na realizację zadań własnych gminy, paragraf 2030 w rozdziale 801.03, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w wysokości 85 291 zł oraz w rozdziale 80.104 przedszkola w wysokości 331 345 zł, pomimo braku informacji o dysponenta środków. W objaśnieniach do projektu budżetu przedstawiono kalkulację dotyczącą wyliczenia kwoty dotacji. W projekcie budżetu zaplanowano dotację celową na pomoc finansową na powiatu leszczyńskiego z przeznaczeniem na uregulowanie stanu własności gruntów pod drogami do niego należącymi, wykupy i przejęcie gruntów, uregulowanie ich stanu prawnego w kwocie 50 tysięcy złotych. Skład orzekający przypomina o konieczności podjęcia stosownej uchwały przed przekazaniem środków finansowych. W projekcie budżetu została utworzona rezerwa ogólna i celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, paragraf 11 uchwały, załącznik nr 2, dział 758, rozdział 75818 oraz dział 754, rozdział 75421 w paragrafie 4810, których kwoty mieszczą się w wielkości określonych w przepisie artykułu 222 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz w artykule 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym. Zdaniem składu orzekającego szczegółowo projektowanego budżetu i wyrażone w projekcie uchwały budżetowej zapisy spełniają wymogi wynikające z ustawy o finansach publicznych, a
a zawarte upoważnienia dla wójta zgodne są z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o finansach publicznych i nie budzą zastrzeżeń. Projekt uchwały jest kompletny, rachunkowo zgodny i wewnętrznie spójny. Jednakże skład orzekający wskazuje na następujące uchybienia. 1. W projekcie uchwały budżetowej w załączniku nr 1 plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków w roku 2015 w kolumnie nr 5 dochody razem błędnie wykazano kwotę 2125 zamiast kwotę 2500, co wynika z podliczenia. 2. W projekcie budżetu istnieje rozbieżność pomiędzy załącznikiem nr 5 wydatki budżetu gminy na rok 2015, a załącznikiem nr 6 wydatki majątkowe budżetu gminy na rok 2015 odnośnie działu 900 rozdział 995, ponieważ w załączniku nr 5 odnośnie wymienionego rozdziału wykazano paragraf 6230 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezdolnych do sektora finansów publicznych. A w załączniku nr 6 wykazano paragraf 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, jednak z dodatkowym opisem dotacje do urządzeń z zakresu ochrony środowiska. To potwierdza również informacja zawarta w objaśnieniu. Mając na uwadze powyższe, skład orzekający postanowił jak w sentencji. Podpisał przewodniczący składu orzekającego od opinii zawartej przysługuje prawo odwołania w terminie 14 dni od wręczenia uchwały. I może od razu prośbę Pani Barło, stosunkowała się Pani do tych zastrzeżeń? Bardzo proszę. Wydatków majątkowych
informacji takiej nie otrzymaliśmy przed przygotowaniem projektu, natomiast otrzymaliśmy ją już po przygotowaniu projektu i żeby doprowadzić do zgodności dokumentów, dochody gminy Buszakowice i wydatki gminy Święciechowa i odwrotnie wydatki gminy Święciechowa i dochody gminy Buszakowice też dokonano. Uchwały budżetowej na 2015 rok. Jeżeli są takie, proszę pytać. Dlaczego jest deficyt w ogóle? Dlaczego jest deficyt w planowanym budżecie? Dla mnie to jest szczerze mówiąc niepojęte. Nie wiem, zawsze tak się gospodarowałem w swoim budżecie i macie też firmy pozakładane, nie wiem czy po prostu też wiecie, że z roku na rok jest coraz większy zadłużenie gminy, prawda? Tak można powiedzieć. No może nie z roku na rok, ale jedna zakładka w WIP-ie o długu publicznym, tam jest informacja o długu w 2008 roku na dzień 1 stycznia. Tam było 1,5 miliona długu. W tej chwili jest ponad 6, jak pani mówi, planowany był 7600, nie? To się a w wieloletniej prognozie finansowej jest na przyszły rok ponad 8 milionów 200 ile. No to jest proste do policzenia. Skoro 7,5 miliona mamy planu na rok 2014, zakładamy, że w 2015 zadłużymy się, biorąc kredyt pod 2 miliony, no to trzeba to dodać i objąć to, co spłacimy, czyli 1,450 miliona. No i to jest wynik takiego właśnie liczenia, daje nam tą kwotę, która jest na koniec 2015 roku. Czy te 2 miliony będą potrzebne? Nie wiadomo, bo nie wiadomo, jak będziemy realizować zadania. Bo to wszystko jest uzależnione od tego, czy uzyskamy środki zewnętrzne. A to, że to zadłużenie, które mamy też w tej chwili, to tylko z tego względu, że była możliwość otrzymania środków zewnętrznych, wykonania bardzo dużych inwestycji. To też tam wie, jakie były realizowane i stąd po prostu to zadłużenie. Mogliśmy nie uzyskiwać środków zewnętrznych, nie zadłużać się i zrobić nic. Znaczy wie pani co, dla mnie takim ideałem jest gmina Trzemieniewo. Proszę sobie spojrzeć. No wie pani, to jest dla mnie poważne. Mieszkam tu i chcę tu mieszkać. Gminie i wie pani, nikt nie będzie mówił, gdzie mam mieszkać. Tam jest zerowe zadłużenie. Zerowe zadłużenie. Gmina, proszę sobie zobaczyć, co do złotówki ma zbilansowany budżet. Tyle, ile wpływów, tyle wydatków. W zeszłym roku mieli ponad, coś około 2 miliony więcej wydatków, ale ze względu na oszczędności z lat poprzednich, jakby było z oszczędności te wydatki. U nas, no dług jest jaki jest. Kto ma to spłacać? Za chwilę przyjdzie inny wójt i co? No ale my tu nie będziemy dyskutować w tej chwili, tym bardziej wymieniać zdanie ja z panem, tylko ani nie pora na to myślę, ani po prostu ja nie jestem osobą odpowiedzialną za projekt budżetu, za zadłużenie, które